Eukraz wygrał z Sandecją 3-2, a z nami jest bohater ostatniej akcji, Mateusz Kowalczyk. Mateusz, wielkie gratulacje. Jaka była twoja pierwsza myśl po tym, jak piłka wtoczyła się do siatki? No, dla mnie to jest niesamowita chwila, jakby od zawsze, odkąd gram w piłkę, marzyłem o czymś takim, na takim stadionie strzelić bramkę w takim momencie. No, coś niesamowitego dla mnie, na pewno chwila, tą chwilę zapamiętam do końca życia. Cieszę się, że udało mi się zdobyć tą bramkę i że zdobyliśmy bardzo ważne dla nas 3 punkty. Chciałbyś zadedykować komuś to trafienie? Na pewno rodzicom oraz mojemu trenerowi Marcinowi Korkuciowi. Poprosimy o pytania do Mateusza. No to pytanie pierwsze, Krzysztof Sędzicki, Telewizja Toja. O to, o czym się myśli w sytuacji, kiedy jest się w 94, 5 minucie? Czy ty w ogóle sytuację pamiętasz, czy w ogóle masz ją zakodowaną w pamięci? Jakbyś tak sobie miał teraz odwinąć, co się tam wydarzyło, to co się wydarzyło? Jak już wspominałem, no to jest coś niewyobrażalnego. Tą sytuację pamiętam tak naprawdę przez mgłę. Dopiero przed chwilą sobie zobaczyłem ją na telefonie. Jak cały stadion zaczął huczeć, cieszyć się, no niesamowita chwila. Coś, co na pewno zapamiętam na długo. Trener Marcin Pogorzała mówił, że to nie była akcja, którą się ćwiczy na treningach, to nie jest akcja super przygotowana, tu musi być trochę szaleństwa, trochę spontaniczności. I tak rzeczywiście było? No na pewno, no szkoda tego, bo fajnie jakby wyglądał ten mecz, mieliśmy 2-0, straciliśmy 2 bramki później. Na pewno byśmy sobie pluli w brodę, gdyby nie udało się go wygrać, no ale jak już pan wspomniał, sytuacja, wybicie, zgarnięcie, sytuacyjny strzał, no tyle. Gratulacje bramki strzelonej, Oskar Bugajna, UKS Fanspel. Taki szalony rok, mógłbym powiedzieć, bo latem zeszłego roku zostałeś ściągnięty przez dyrektora sportowego tutaj do Łodzi, zacząłeś w drużynie rezerw. Początek już po nowym roku z pierwszą drużyną, debiut, teraz strzelona bramka. Spodziewałeś się, że to takim roller coasterem szybko się potoczy? No tak jak pan wspomniał, no dla mnie ten początek roku jest bardzo szybki. Zacząłem trenować z pierwszą drużyną, przyszedł obóz, później debiut, reprezentacja, teraz bramka. No nic, tylko teraz mogę się z tego cieszyć i tak naprawdę dalej się rozwijać i utrzymywać jakby tą formę jak najdłużej. Już ten ciąg na bramkę pokazywałeś nie tylko w tym meczu, miałeś też jakieś sytuacje, gdzie już próbowałeś. Gdzieś było to z tyłu głowy, jak dzisiaj wchodziłeś na boisko, że może to będzie ten moment, gdzie uda się wykorzystać sytuację? Miałem taką sytuację przed meczem, gdy powiedziałem koledze z drużyny, że czuję, że dzisiaj mi spadnie i rzeczywiście tak było, no więc coś w tym jest. No dobrze, to żeby nie było tak słodko, to słyszałem, że też trener już jakąś poważną rozmowę przeprowadził po tym spotkaniu, no bo jednak, co by nie mówić, trochę szczęścia wam dopisało w tej końcówce. I czy tak summa summarum z tego meczu można być zadowolonym, czy jednak no będzie trochę tych rzeczy, nad którymi trzeba się będzie pochylić? Dla mnie ten mecz osobiście bardzo dobrze wyglądał na początku. Fajnie wychodziliśmy z akcjami, moim zdaniem fajnie wyglądały te kontry. Mieliśmy sytuację, udało nam się strzelić 2 bramki, no ale później zabrakło tej koncentracji, straciliśmy inicjatywę, już akcje się tak nie kleiły. Straciliśmy 2 bramki, no i po tym dzięki Bogu udało się strzelić na to 3-2, bo na pewno był smutek i ogromny niedosyt po tym meczu.